Siemanko, witam Was w filmiku informacyjnym oraz ogłaszającym livestreama, który odbędzie się dzisiaj, czyli 23.05.2014, dokładnie mniej więcej o godzinie 21.05 albo 21.30, w zależności czy będzie obsuwa, czy będą problemy. Ale miejmy nadzieję, że ich nie będzie. Ale dobra, powiedziałam Wam o livestreamie i teraz może przejdziemy do informacji. Otóż udało mi się znaleźć w końcu program do nagrywania, który współpracuje ze mną. I powiedzmy, że współpracuję z Sony Vegasem, bo niestety Camtasia nic nie znalazło do niej, tak mi się przerzuca na Sony Vegasa, jeżeli chodzi o gry. A co do reszty, to zostajemy standardowo. Tak więc program się nazywa DX Store, jest to wersja 2.0.108. Tu już mamy wszystko ładnie poustawiane i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ten program teraz będzie służył do nagrywania. Jeżeli chodzi o niego, to jeszcze się specjalnie na nim nie znam, ale powiem Wam, że już coś tam sobie testowałem i jest git. No ale dobrze, druga sprawa. Nie było Gotika. Czemu nie było Gotika? Dlatego, że chciałem trochę go zmniejszyć na tym kanale. I niestety trochę źle zrobiłem, bo teraz już nie mogę odnaleźć moich livestreamów, bo niestety jak widzicie, ostatnie jakie jest, to jest Gothic 3 plus niespodzianka, czyli to co już ostatnio było. No i niestety już cały ten livestream został wrzucony i już nie ma następnych, bo Twitch mnie po prostu usunął. Tak więc niestety nic z tego, nie będzie odcinków, ale nic się nie stało, dlatego że tak muszę ten etap przechodzić jeszcze raz, ponieważ gra mi się wykraszowała i wszystko co do tej pory przeszedłem poza tym, to się cofnęło. Tak więc niewiele straciliście tak naprawdę, tak więc jedyne co straciliście to tematy, które będziemy musieli jeszcze raz ugadać z Michałem i z Gutkiem, ale to naprawdę nic strasznego. Dobra, druga sprawa to jest to, że właśnie mam taką do Was ankietę na livestreama. Co mam zagrać na live, poza Gothiciem standardowo, czyli Gothiciem, bo seria panuje na kanale. I tu macie coś takiego jak piątek i sobotę. Niestety będzie mały problem, bo nie jestem pewny, czy w sobotę uda mi się zrobić livestreama. A jeżeli już, to będzie livestream wieczorny, a nie popołudniowy, tak jak chciałem zrobić przez jakieś 2-3-4 godziny. Tak więc niestety będzie problem z tym, więc nie wiem, czy mi się uda. Ja wam jeszcze w sobotę dam filmik ogłaszający, co się dzieje z livestreamem. A jest oczywiście spowodowane tym, że moja młodsza siostra będzie miała tu urodziny i nie wiem, czy będę w stanie zrobić livestreama. Nie chodzi tu o internet, bardziej chodziło o to, że będą w tych sprawach wychodzić i tak dalej, a robienie livestreama, gdzie będę co sekundę wychodzić, to jest trochę głupota. No ale dobra, na pewno wiecie, co to jest za strona, albo przynajmniej wiecie, jak się głosuje w ankietach. Macie do wyboru bodajże, nie wiem, to powiedzmy 13-14 gier i macie napisane, kiedy w nie będę grał. W piątek, czyli wtedy, kiedy będę z Michałem Gutkiem i w sobotę, kiedy będę sam, tak jakby nagrywał na YouTube'a, bo lubię też polajstreamować sobie samemu, wiecie, tak żeby sobie też nagrać na YouTube'a, to trochę, żeby potem to powrzucać. Po prostu mieć ogólnie więcej materiału, bo wrzucenie jednego materiału na pewno długo mi zajmuje. Ale dobra, tak więc mamy do wyboru 7 Days to Die. Oczywiście do wszystkich gier, do wszystkich informacji o każdej grze ze strony gry online znajdziecie w opisie. I zaczynamy. Pierwsza gra to jest 7 Days to Die, to wiele osób zna, to jest połączenie Minecrafta z Warzy, Don't Starve, czyli typowy survival, Rage FPS z pierwszej osoby, Dark Souls 2, no to każdy zna, Soulpack jak prawdy, RPG, Paper Please, logiczna, Terraria, no to Sandbox, Planet Explorer, Sandbox, moim zdaniem bardzo fajna gra, Skyrim, czyli RPG, Project Zomboid, RPG, Sandbox, Survival. I Dota, czyli MOBA. W Dota wam nie radzę głosować, bo mega lamie, aczkolwiek jeżeli wy zagłosujecie, to powiem wam, że z chęcią pole streamuję. No i tutaj sobie wybieramy tak dalej i głosujemy. Ja oczywiście już zagłosowałem na grę, którą ja bym chciał, więc już nie mogę kliknąć vote, bo wyskoczy mi, powiedzmy, na radę. Widzicie? Mój vote już jest gotowy. Tak więc wchodzimy sobie w results i na tą chwilę wygrywa 7 Days, na drugim miejscu jest Planet Explorers. I teraz takie szybkie wyjaśnienie. Oczywiście tutaj macie koło, jeżeli chodzi o procentowe. Ja zagram każdą grę, która tutaj jest, tylko że głosowanie zależy, jak będę grał. Bo w piątek będę grał na pewno w Gothica standardowo. Plus oczywiście w drugiej części live'a będzie tym razem, w tym momencie na razie to będzie 7 Days, możecie to zawsze zmienić. Aktualnie 63 osoby głosowały. Tak więc już nie jest źle. Więc jeżeli ktoś ma na przykład ochotę, żebym zagrał w Planet Explorer, to możecie zagłosować. Ja się na pewno ucieszę z każdego głosu. Możecie wybrać wszystkie gry, możecie wybrać jedną, jak sobie chcecie, jak tam sobie życzycie. Tak więc no co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to. I zapraszam Was serdecznie na mojego Twitcha, gdzie jak widzicie w piątek o 21.05 z Gothica 3 live. To pewnie się na co zmienić, ale dobrze. No i oczywiście macie tutaj wszystkie odnośniki do internetu, YouTube'a, Steam'a oraz Ask'a, na który możecie zadawać pytania. No tak więc Gothic się pojawi już niedługo, najpewniej dzisiaj będzie z niego live, w drugiej części będzie aktualnie 7 Days to Die. Będzie on oczywiście z Michałem i Gutkiem, czyli takie małe Q&A można powiedzieć.
Więc to, mam program, będzie live, muszę się nauczyć ceny Vegasa Pro 12 i to tyle. Tak więc wam dzięki za oglądanie, życzę wam wesołego weekendu i przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć, że ta obsługa może być związana z tym, że może być za gorąco, dlatego że ja muszę być, ja sobie lubię włączyć wiatrak i się trochę pochłodzić, a przy live to będzie szumiało, tak więc zobaczymy jak będzie ciepło. Jeżeli będzie o 21 chłodno, to zaczynamy, jeżeli nie, to pół godziny czekamy i zaczynamy. Oczywiście będzie wszystko podawane aktualnie, będzie wszystko cały czas, możecie refreshować sobie Twitcha, tam będzie cały czas informacja o tym, o której się zacznie dokładnie live i tak dalej, Więc ja was zapraszam, bo jest to pierwsze na mojego live'a. Linki do każdej gry, z której będę streamował, oczywiście jeżeli ją wybierzecie, macie w opisie i jeżeli macie jeszcze jakieś do mnie pytania, możecie je zadawać w komentarzu do godziny 21, bo później ten filmik na pewno stanie się prywatny. Jeżeli nie, no to zadawajcie, jak chcecie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!